Witam Państwa serdecznie na spotkaniu edukacyjnym z zakresu promocji zdrowia zorganizowanym z inicjatywy prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejzy, we współpracy z Biblioteką Miejską imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Nazywam się Marta Stosik, jestem dietetykiem, prowadzę poradnię dietetyczną Szlachetne Zdrowie w Inowrocławiu. Dzisiaj opowiem Państwu o diecie w cukrzycy, co jeść, a czego unikać przy cukrzycy. Więc może na początku powiemy sobie o tym, czym w ogóle jest cukrzyca. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi na skutek upośledzonego działania bądź wydzielania insuliny. Cukrzycę nie wolno zaniedbać, ponieważ powikłania po cukrzycy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli zaniedbamy cukrzycę, możemy doprowadzić do rozwoju tzw. mikroangiopatii, które prowadzą do zaburzenia funkcjonowania, niewydolności i uszkodzenia niektórych narządów, takich jak serce, nerki, nerwy, naczynia krwionośne. Teraz powiem Państwu o tym, jakie mamy typy cukrzycy. Pierwszym typem cukrzycy jest cukrzyca typu pierwszego. Jest to choroba autoimmunologiczna, która jest efektem uszkodzenia komórek beta-trzustki. Stanowi około 10% wszystkich cukrzyc. Jest to tak zwana cukrzyca młodych, ponieważ jest diagnozowana przede wszystkim u dzieci, młodzieży oraz u osób przed 30 rokiem życia. Podstawowym lekiem stosowanym przy cukrzycy typu pierwszego jest insulina i oczywiście dieta. Kolejnym rodzajem cukrzycy, typem cukrzycy jest cukrzyca typu drugiego i to jest ta najbardziej popularna cukrzyca. Cukrzyca typu drugiego stanowi około 80% wszystkich cukrzyc. Jest ona efektem upośledzonego wydzielania insuliny. Często jest poprzedzona stanem przedcukrzycowym. Cukrzyca typu drugiego może być uwarunkowana genetycznie, natomiast największe znaczenie tutaj mają czynniki środowiskowe, takie jak nieprawidłowy styl życia, nieprawidłowa dieta, otyłość, nadwaga. I ostatnim typem cukrzycy jest cukrzyca ciążowa. Cukrzycę ciążową oczywiście diagnozujemy u kobiety w ciąży, z reguły w drugiej połowie ciąży, po 24 tygodniu ciąży wykonuje się takie badanie krzywej cukrowej i wówczas diagnozuje się cukrzycę. Przy cukrzycy ciężarnych z reguły wymagane jest podanie insuliny. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ często panie w ciąży stosują się do zaleceń w trakcie ciąży, natomiast po ciąży nie do końca stosujemy odpowiednią dietę, a jest większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego u kobiet, które przebyły cukrzycę ciężarnych. Także zwłaszcza kobiety, które w ciąży miały cukrzycę, powinny stosować odpowiednią dietę również po rozwiązaniu ciąży. I teraz chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o insulinooporności. Jest to tak zwany stan przedcukrzycowy, z którym coraz więcej osób obecnie się boryka. Ja w gabinecie bardzo często mam do czynienia z tym stanem przedcukrzycowym, czyli insulinoopornością. I chciałabym zwrócić uwagę, że insulinooporność nie jest chorobą, jest to stan metaboliczny organizmu, który poprzedza rozwój cukrzycy typu drugiego. Więc nie każda osoba, która choruje na insulino, znaczy może nie choruje, nie każda osoba, która ma insulinooporność, będzie miała cukrzycę typu drugiego, ale należy oczywiście tutaj zastosować odpowiednie środki, aby tego uniknąć. Dlaczego tak ciężko jest zdiagnozować insulinooporność? Ponieważ w insulinooporności z reguły poziom glukozy we krwi jest prawidłowy. Przy czym w cukrzycy już poziom glukozy we krwi jest podwyższony, a przy insulinooporności może być prawidłowy. Wobec tego badając samą glukozę, niestety nie zdiagnozujemy insulinooporności. Aby zdiagnozować insulinooporność, należy wykonać dodatkowo badanie insuliny na czczo. Czasami lekarze również kierują nas na krzywą insulinową i krzywą cukrową, ale to jest takie badanie już dodatkowe. Przy cukrzycy natomiast insulina może być w normie, może być poniżej normy, może być powyżej normy. Wobec tego tutaj już z reguły się nie stosuje tego badania insuliny, gdyż jeżeli mamy cukrzycę, i tak wprowadzamy odpowiednie środki i odpowiednie leczenie cukrzycy.
Jeżeli chodzi o wpływ, o to, co możemy zrobić, aby uniknąć rozwoju cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, tak? Ponieważ cukrzyca typu pierwszego jest chorobą autoimmunologiczną i tutaj nie mamy na nią wpływu, natomiast możemy stosować środki, które pomogą nam uniknąć rozwoju, znaczy mogą wpłyną na obniżenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego oraz insulinooporności. Przede wszystkim oczywiście nieprawidłowa dieta może wpływać na rozwój cukrzycy typu drugiego, insulinooporności i oczywiście mam tutaj na myśli dietę obfitującą w cukry i niezdrowe tłuszcze, ale również zwracam uwagę na to, że diety niedoborowe, diety niskokaloryczne, diety tak zwane diety cud, diety bardzo restrykcyjne mogą prowadzić do rozwoju również cukrzycy typu drugiego. Zbyt mała aktywność fizyczna, stres, nieodpowiednia ilość snu, używki, zaburzenia odżywiania, również jakieś kompulsywne objadanie się może wpływać na rozwój cukrzycy typu drugiego. Jeżeli chodzi o diagnostykę cukrzycy, stosuje się najczęściej badanie po prostu cukru na czczo. Jest to najprostsze, najłatwiejsze badanie, które wykonujemy. Glukoza w normie jest do 99 mg na decylitr. Poziom powyżej 100 już jest taką lampką, która się zapala, że należy coś zrobić. Ponieważ do 125 mamy stan przedcukrzycowy, powyżej 126 diagnozuje się cukrzycę. Z reguły lekarz zaleca dodatkowo zrobienie krzywej cukrowej, ale jest to badanie, które zleca lekarz i powinniśmy wtedy, nie wykonujemy go raczej na własną rękę. W diagnostyce insulinooporności dodatkowo wykonuje się badanie insuliny na czczo i przelicza się wówczas tak zwany wskaźnik HOMA-IR, który pozwala nam na zdiagnozowanie insulinooporności. I teraz powiemy sobie o diecie w cukrzycy, czyli co jeść przy cukrzycy. Przede wszystkim rekomenduje się tutaj dietę z niskim indeksem glikemicznym. Co to oznacza? Indeks glikemiczny informuje nas o tym, jak szybko rośnie stężenie cukru we krwi po spożyciu danego produktu. Czyli najwyższy indeks glikemiczny będą miały te produkty, w których najszybciej rośnie poziom cukru we krwi. To znaczy cukier, słodycze, alkohol, produkty z białej mąki, o tym jeszcze szerzej za chwileczkę powiem, te produkty powinniśmy z diety diabetyka wykluczyć. Jeżeli chodzi o dietę w cukrzycy, dąży się również do normalizacji masy ciała, to znaczy jeżeli mamy nadwagę bądź otyłość, zalecenie jest takie, aby dążyć do masy ciała w normie. Najprostszym wskaźnikiem, który możemy użyć do tego, żeby określić, czy nasza masa ciała jest w normie, czy mamy nadwagę bądź otyłość, jest wskaźnik masy ciała BMI. On jest dosyć ogólny, można go samodzielnie w domku wyliczyć. I na tej podstawie określamy, czy masa ciała jest w normie. Dążymy do tego przedziału 18,5-24,9, czyli od 18,5 do 25. To jest wynik prawidłowy, do tego dążymy. I teraz, co jeść w cukrzycy? Najważniejsze w diecie na cukrzycę są oczywiście węglowodany. Należy dokonywać odpowiedniego wyboru węglowodanów i rekomenduje się węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. To znaczy, są to produkty z pełnego przemiału. Cukrzyk powinien wybierać pieczywo pełnoziarniste. Żytnie, razowe, orkiszowe, bez dodatku mąki pszennej. Najlepiej, aby pieczywo dla cukrzyka miało jak najprostszy skład. Przykładowo, mąka, zakwas, woda, sól. To jest najprostszy skład pieczywa, które powinniśmy spożywać. Uwaga na dodatki, które są w pieczywie, czy w chlebach, czy w bułkach, czy w innego rodzaju produktach piekarniczych. Mogą zawierać cukier, słód, zagęstniki, syrop. Takich produktów powinien cukrzyk unikać. Wybieramy makarony pełnoziarniste, unikamy makaronów białych z mąki pszennej. Mogą być makarony pszenne, ale pełnoziarniste. Polecam tutaj również makaron żytni, makaron gryczany, makarony ze strączków. I tutaj uwaga dla cukrzyka jest taka, aby gotować te produkty al dente, czyli nie rozgotowujemy makaronu, ponieważ będzie miał on wyższy indeks glikemiczny. Możemy wybierać również ryż i tutaj ryż brązowy, ryż dziki, ryż basmati. Ryż basmati jest również ryżem białym, ale nie jest tak oczyszczony jak zwykły biały ryż, więc będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla cukrzyka.
kasze, zwłaszcza kasza pęczak, kasza gryczana, kasza bulgur. Są to kasze o stosunkowo niskim indeksie glikemicznym, które powinniśmy do diety wprowadzić. Oczywiście warto wprowadzić również płatki, zwłaszcza płatki owsiane górskie i otręby, ale uwaga, również nie rozgotowujemy płatków, ponieważ będą miały wyższy indeks glikemiczny. O tym, jak zbilansować dobrze owsiankę, za chwilę powiem. Kolejną grupą produktów, którą należy włączyć do diety przy cukrzycy, są ryby. Nie bójmy się ryb tłustych, są one źródłem kwasów omega-3. Ogólnie przy cukrzycy nie bójmy się tłuszczu, ale oczywiście mam tutaj na myśli zdrowy tłuszcz, zdrowe źródła tłuszczu. Rekomenduje się spożywanie ryb tłustych, takich jak łosoś, śledź, szprotki, sardynki. Oczywiście można spożywać również ryby chude, jak na przykład dorsz. I tutaj rekomenduje się spożycie około 1-2 porcji ryby w ciągu tygodnia. I zwracam uwagę, aby to nie były ryby smażone, nie były to ryby panierowane. Ryba powinna być przygotowana w piekarniku, ewentualnie w piekarniku bądź na parze. Kolejną grupę stanowi mięso i tutaj zwracam uwagę na to, aby mięso jednak spożywać z umiarem i unikamy produktów przetworzonych mięsnych, to znaczy kiełbas złej jakości, wędlin złej jakości, parówek. Takie produkty mogą również zawierać cukier. Nie spodziewamy się go w produktach mięsnych, a jednak możemy go tam znaleźć. Wybierajmy wobec tego nieprzetworzone mięso i przynajmniej 1-2 razy w tygodniu spróbujmy zastąpić mięso nasionami roślin strączkowych, na przykład soczewicą, ciecierzycą, grochem, fasolą bądź jajkami. I teraz bardzo ważna grupa, oczywiście warzywa i owoce, zwłaszcza powinniśmy wybierać te pierwsze, czyli warzywa, tutaj możemy jeść ich naprawdę bardzo dużo. W każdym posiłku warzywa powinny być zawarte, połowa talerza to powinny być warzywa. Jeżeli chodzi o formę warzyw, mogą być surowe, mogą być gotowane, mogą być pieczone w piekarniku. Na co należy zwrócić uwagę, to na ziemniaki, które mają wysoki indeks glikemiczny, także cukrzyk nie powinien spożywać ziemniaków codziennie na obiad. Tak, możemy powiedzmy spożywać je 1-2 razy w tygodniu, natomiast w pozostałe dni wybierajmy kaszę, makaron pełnoziarnisty czy ryż. Wysoki indeks glikemiczny ma również gotowana marchewka i gotowany burak. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że gotowane, a nie surowe. Także surówka na przykład z marchewki będzie dobrym rozwiązaniem dla cukrzyka. Jeżeli chodzi o gotowaną marchewkę, oczywiście można ją również spożywać, natomiast sporadycznie. Jeżeli chodzi o owoce, wybieramy owoce niskowęglowodanowe. Do takich owoców należą wszystkie owoce jagodowe, czyli truskawki, maliny, borówki, jagody. Możemy spożywać również jabłka, gruszki, cytrusy, kiwi. Czego unikamy? Unikamy owoców suszonych, słodzonych. Unikamy na pewno owoców w syropach, czyli wszystkich takich owoców z puszki. Unikamy dużej ilości dojrzałych bananów. Lepiej wybierać te mniej dojrzałe, będą miały niższy indeks glikemiczny, czyli banany wybieramy takie zielonkawe. I teraz chciałabym Państwu przedstawić taką wskazówkę, którą dobrze włączyć do swojej diety, jeżeli jesteście chorujecie na cukrzycę. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby łączenie owoców z tłuszczem, mam tutaj na myśli na przykład orzechy bądź pestki, przypuśćmy podwieczorek czy przekąska, jabłko, gruszka plus łyżka orzechów włoskich, bądź jabłko, gruszka plus łyżka nasion słonecznika czy pestek dyni. Takie działanie spowolni wzrost glukozy we krwi w naszym organizmie, który jest wywołany spożyciem owoców, które oczywiście są źródłem naturalnie występujących cukrów. Podobnie można zrobić z nabiałem, natomiast zwracam uwagę, aby to był nabiał naturalny. I tutaj przypuśćmy jogurt naturalny plus gruszka plus maliny. To również będzie bardzo dobre rozwiązanie dla cukrzyka. To oczywiście mam tutaj na myśli takie danie jak drugie śniadanie czy przekąska, nie jako główny posiłek. Natomiast jako przekąska jak najbardziej będzie to w porządku. Nabiał wybieramy naturalny, jeżeli chodzi o owocowe jogurty, owoc smakowy, kefir czy maślankę. Niestety one będą źródłem dużej ilości cukru, także takich produktów nie spożywamy. Preferowany jest nabiał półtłusty, czyli wybieramy jogurt naturalny, kefir naturalny, maślankę,
twarogi czy serki półtłuste. Tak jak już mówiłam, przy rybach nie bójmy się tłuszczu, natomiast powinniśmy wybierać przy cukrzycy zwłaszcza zdrowe źródła tłuszczu. Mam tutaj na myśli oleje roślinne, oliwę z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany, z tym, że olej lniany oczywiście spożywamy na zimno i przechowujemy po otwarciu w lodówce. Powinniśmy wprowadzić do swojej diety również orzechy, ale mam tutaj na myśli orzechy bez dodatków, czyli nie solone, nie orzeszki w czekoladzie oczywiście, tylko zwykłe orzechy. Mogą być również migdały, pestki, nasiona, awokado. Unikamy margaryn twardych, unikamy takich margaryn, które zawierają utwardzone tłuszcze, ponieważ są one niezdrowe dla naszego zdrowia. Czego jeszcze unikać przy cukrzycy? Oczywiście myślę, że jest to jasne, ale przy cukrzycy unikamy cukru. Unikamy tak naprawdę każdej postaci cukru. Staramy się nie słodzić kawy, nie słodzić herbaty. Pamiętajmy, że cukier może się również znajdować w innych produktach, na przykład w przetworach mięsnych, w gotowych sosach, w mieszankach przypraw. Również tam może znajdować się cukier. W przekąskach, napojach, sokach, także takich produktów unikamy. Jeżeli już po nie sięgamy, to czytajmy skład produktu, tak? Więc jeżeli cukier jest zawarty, nie powinniśmy takich produktów wybierać. Czy można zastąpić cukier miodem? Takie pytanie często się pojawia, takie pytanie często zadają cukrzycy. Nie polecałabym tego rozwiązania. Miód oczywiście jest trochę zdrowszy niż zwykły cukier, znaczy jest zdrowszy niż zwykły cukier, natomiast jest to produkt również, który ma wysoki indeks glikemiczny, także nie będzie polecany w diecie cukrzyka. Oczywiście jakaś niewielka ilość, to znaczy na przykład do marynaty, do mięsa, czy do jako winegret do sałatki, oliwa plus miód plus cytryna, możemy stosować miód, natomiast ma to być taki dodatek sporadycznie występujący w naszej diecie. Picie herbaty z miodem pomiędzy posiłkami niepotrzebnie będzie pobudzało trzustkę do pracy, także rozreguluje nam ten poziom cukru we krwi. Zwracam tutaj również uwagę na przykład na takie dodatki jak musztarda czy ketchup. One mają też dosyć duże ilości cukru, o czym większość, znaczy cukrzycy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, więc czytamy składy tych produktów. Czy zatem dobrym rozwiązaniem będą słodziki? No nie do końca. Jeżeli chodzi o syntetyczne słodziki, takie jak aspartam, acesulfam K, czyli te, które są dodawane do różnego rodzaju produktów 0%, napoje gazowane 0 kalorii, to takie produkty mogą wbrew pozorom rozregulować nam tą gospodarkę cukrową. Dlaczego? Dlatego, że one zwiększają apetyt i paradoksalnie mogą prowadzić do wzrostu masy ciała. Także jeżeli sporadycznie, oczywiście raz na jakiś czas się wypije taki napój, nic się nie stanie, ale nie jest to dobre rozwiązanie na pewno dla cukrzyka. Bezpieczniejszym wydaje się stosowanie słodzików takich jak ksylitol, erytrytol czy stevia, natomiast zdania też są podzielone, jest to temat kontrowersyjny. Ja z reguły polecam spróbować wyeliminować całkowicie cukier i jego zamienniki z diety przy cukrzycy, aby nie oszukiwać tego organizmu, tak? Aby nie pobudzać też niepotrzebnie go do pracy. Po prostu staramy się stopniowo wyeliminować cukier ze swojej diety. Czego jeszcze unikamy? Oczywiście unikamy słodyczy, unikamy produktów z dodatkiem cukrów, syropów, napojów, słodzonych, suszonych owoców. Unikamy produktów z tak zwanej białej zwykłej mąki, to znaczy makaronu pszennego, białych zwykłych pszennych bułek, białego pieczywa. Te produkty będą miały wysoki indeks glikemiczny i będą niestety podnosiły nam poziom cukru we krwi. Tak jak już wcześniej wspominałam, wybieramy produkty pełnoziarniste. Unikamy wszelkich produktów panierowanych i smażonych. Panierka będzie również miała wysoki indeks glikemiczny. Unikamy produktów light, unikamy wysoko przetworzonego mięsa, wędlin złej jakości, kiełbas. No i uwaga na alkohol. Alkohol ma wysoki indeks glikemiczny, także nie jest raczej polecany w cukrzycy i jeżeli przyjmujecie Państwo leki na cukrzycę, bardzo często występuje istotna interakcja z alkoholem, także cukrzyk na lekach nie powinien pić alkoholu.
I już kończąc nasze spotkanie, kilka przykładowych posiłków przy cukrzycy. Jak komponować te posiłki? Jeżeli chodzi o śniadanie, można na przykład przygotować sobie owsiankę z płatków owsianych, najlepiej górskich, z dodatkiem jogurtu naturalnego czy mleka, dodatkowo niskowęglowodanowe owoce i źródło tłuszczu, najlepiej tutaj byłoby dodać jakieś pestki czy orzechy. Cennym dodatkiem w diecie cukrzyka będzie również cynamon, który reguluje glikemię, także dobrym pomysłem jest również dodanie do owsianki cynamonu. Mogą być oczywiście również kanapki z żytniego chleba o niskim indeksie glikemicznym, z dodatkiem zawsze warzyw. Tutaj, że tak powiem, nie ma limitu, można sobie naprawdę dużo warzyw wkomponować posiłek, nie ma problemu. Do tego jakieś źródło białka, czyli jajko, twaróg, pieczone mięso, hummus, pasta warzywna. Oczywiście mogą być też jajka. Jajka mają niski indeks glikemiczny, one nie podnoszą nam poziomu cukru we krwi, także cukrzycy jak najbardziej mogą spożywać jajka, czy to gotowane na miękko, na twardo, jajecznice. Do tego kromka żytniego chleba i porcja warzyw, śniadanie gotowe. Jeżeli chodzi o pomysły na drugie śniadanie czy podwieczorek, bardzo dobrym pomysłem są koktajle, które przygotowujemy z mleka bądź kefiru naturalnego czy jogurtu naturalnego z dodatkiem niskowęglowodanowych owoców. Możemy też przygotowywać różnego rodzaju zielone koktajle warzywno-owocowe i do tego na przykład dołożyć sobie łyżkę nasion słonecznika czy orzechów czy nasion chia. Sałatki różnego rodzaju warzywne z dodatkiem kurczaka, ryby, jajka, twarogu, kaszy. Jogurt naturalny z owocami, to o czym wcześniej mówiłam, czy owoce z orzechami też będą bardzo dobrym rozwiązaniem. Na obiad kasza, ryż, makaron pełnoziarnisty plus warzywa i dodatek jakiegoś białka, czy to roślinnego w postaci nasion roślin strączkowych, czy ryba, czy mięso również będą dobrym pomysłem na obiad, z tym, że uważamy tutaj, aby nie było to smażone, aby nie były to produkty panierowane. Ewentualnie krótkotrwałe podsmażanie raz na jakiś czas wchodzi w grę, natomiast panierowanych produktów nie powinien cukrzyk spożywać. Do zupy krem można dołożyć łyżkę nasion słonecznika bądź pestek dyni, to też spowolni poziom cukru we krwi, wzrost poziomu cukru we krwi po spożyciu tego produktu. Na kolację, no kolacje podobnie do śniadań mogą wyglądać, dodatkowo możemy tutaj też sobie przygotować jakieś grzanki z pełnoziarnistego pieczywa, z warzywami, z mozzarellą, z awokado, sałatki ze świeżych warzyw z dodatkiem białka. Kanapki oczywiście, czy zupa krem z pestkami na przykład dyni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę wszystkim dużo zdrowia.